Czy ktoś zapłaci głową za ten fatalny start Polskiego Ładu, jego podatkowej części? Bo konkretne osoby przygotowywały tę ustawę. Między innymi wiceminister finansów pan Jan Sarnowski, albo też główny ekonomista w Ministerstwie Finansów, albo minister finansów Tadeusz Kościński. Jeśli chodzi o dobieranie, ocenianie i rozliczanie współpracowników, no to jest to rola pana premiera. Ja nie zamierzam tutaj wychodzić przed szereg, jednak przy całej świadomości tego, że pojawiły się błędy, które wymagają szybkiej reakcji, szybkiej naprawy, stąd chociażby działania Ministerstwa Finansów, jednak mam wrażenie, że to całościowe określenie, którego pan użył, jest nieco na wyrost. Zdarzyły się problemy, jeśli chodzi o służby mundurowe. Pracuję już nad tym MSWiA i MON, żeby to naprawić. I zdarzyły się błędy w rozliczaniu zaliczki na podatek w przypadku części nauczycieli, bo to też nie chodzi, żebyśmy mieli jasność, to nie chodzi o wszystkich nauczycieli w Polsce. Zdecydowana większość dobrze dostała przelewy. No tak, gdyby 700 tysięcy polskich nauczycieli dostało niższe pensje, to oni by zapewne rząd Prawa i Sprawiedliwości chyba na taczkach wywozili. To też, bądźmy precyzyjni, niższa pensja wiązałaby się ze stałą obniżką pensji. Nie, poszedł błędny przelew, za niski, to prawda, ale nikt nikomu pensji nie obniżał. Też nie wprowadzajmy zamieszania, nie wprowadzajmy paniki. Ale jest jednak tak, że to prawda, że masa ludzi na tych zmianach podatkowych finalnie skorzysta. Ale jednak ludzie boją się, że zapłacą więcej, że dostaną mniej pieniędzy, gdy przyjdzie już wynagrodzenie. Więc to jednak jest rodzaj takiego mistrzostwa Polski w spapraniu komunikacyjnym programu, który jednak dla dużej części Polaków wiąże się z jakimiś benefitami. Wiąże się z benefitami dla kilkunastu milionów Polaków. I to dlaczego spapraliście to tak komunikacyjnie strasznie? Zaraz się do tego odniosę, tylko dwie sprawy. Kilkanaście milionów Polaków na tym skorzysta i to z jednej strony ci, którzy do tej pory byli bardzo często traktowani gorzej, ci, na których barkach była duża część utrzymania systemu, chociażby ci, którzy płacili więcej procentowo ze swoich dochodów na służbę zdrowia, ale równocześnie na przykład poprzez obniżenie drugiego progu podatkowego z 80, znaczy podwyższenie z 85 do 120 tysięcy, z tej stawki 32%, którą płaciło 1 200 000 Polaków, 600 tysięcy spadnie z powrotem do niższego progu. Oni też zyskają podatkowo. Jeśli chodzi o komunikację, błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi i być może gdzieś mogło być lepiej, ale weźmy też pod uwagę, że ani rząd, ani Prawo i Sprawiedliwość jako partia omnipotentni nie są. Jeżeli mamy przeciwko sobie naprawdę zmasowaną akcję medialną, bo druga strona sporu politycznego doskonale wie, jak dużą szansą jest Polski Ład, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, to naprawdę on odmieni Polskę.